Siemaneczko, widz, co tam u ciebie? Bo u mnie spoko, wszystko ładnie, pięknie. Gramy dzisiaj w Hogwarts Legacy i bardzo bym chciał, abyś zostawił łapkę w górę oraz subskrypcję z tego względu, że ciśniemy dalej fabułę. A wiecie, co za tym idzie? Będziemy ciągnęli nie tylko Sebę, będziemy ciągnęli wszystkich. A więc co, skoro ciągniemy wszystkich, tak, no to zostaw tą łapkę w górę, jeśli mogę u ciebie prosić, drogi widzu, i zostaw subskrybera, a tymczasem przechodzimy do rozgrywki w trybie natychmiastowym. Witam bardzo serdecznie w Hogwarcie. Co to tutaj jest otwarte takie? Co to on się. Co to? Nati! Nati, czemu rozkładasz się na schodach? Nati! Jezu, no co za porąbana laska, nie? Ona się rozkłada na schodach jak. Nie wiem. Dobra, nieważne, idziemy do profesora Figa, bo w ostatnim odcinku nas prosił, abyśmy przyszli. Więc idziemy do niego. Jezu, rozbiłem mu coś. Przepraszam, panie profesorze. I was hoping to see you. No, siemaneczko. Co tam u pana? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted Minister on and on Spavin? About rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which. Listen, professor. So much happened while you were away. Okay. Baby Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and you met the Headless Hunt? That must have been interesting to see. Yes. Dokładnie, było and then bardzo. I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oh. Czyżbyśmy szli do tych byłych profesorów? Tak! Idziemy do profesorów, do komnaty mapy. The map chamber, by the way. Yeah! Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from? Też jestem ciekaw. A nie, chwila, ja wiem. Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. No tak, wszystko jasne. Ach, ten irytek, nie? Gituwa. Dobra. Jezu, ale się jaram, nie? To think it was beneath us all this time. No, bez kitu. O kurde. A gdzie ja? O, jestem obok profesora Figa. Zostaw łapkę, drogi widzu. I suba. Bo, a nie, to nie ten kanał, przepraszam. Na tym kanale nie zbieramy 1000 subów, ale dobrze by ten kanał odżył. Może kiedyś wrócę z normalnymi filmami na niego, nie wiem. Na razie chciałbym na tym kanale ogrywać Hogwarts Legacy. This looks promising. O! Czyżby to była teraz pierwsza próba, czy coś w tym stylu? Próba profesora Rackhama? Może tak być. To musi być jakaś wielka myśl od siebie, nie? Za ładna ta podłoga. Tak. To jest mapa. No tak, komnata mapy w sumie. Przepiękna sprawa w XIX wieku, naprawdę. Takie coś tylko by mogło być w XXI wieku, nie? Tak fajnie zrobione, oczywiście. If only you were here to see this.
O nie, biedna Miriam. No trochę szkoda. Porozmawiaj z portretem profesora Rackhama. No dobra, siemaneczko, byku. Czy, halo, co jest? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. O, super. And this is my mentor, Professor Fig. Siemaneczko. How you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. O, pierwsza próba profesora Rackhama będzie jak nic. My vaulting Gringotts? Tak. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, jak najbardziej ufamy mu. Skill and all you have bardziej already niż Sebastianowi w tym przypadku nawet. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. Shall we have a look? No, na pewno. Co to, mysz odsiewnia? A nie, to Hogwart. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. No, to zobaczymy. No to do zobaczenia. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then. Na miotełce polecimy. And do not tell anyone where you're going. Okej. Okej. Misja ukończona. Komnata mapy. Zajebiście. Wow, 23 level. Dobra, no to wymieńmy sobie talenty. Skoro możemy sobie talenty wymienić, no to wymieniamy sobie talenty. No i dobra, no mamy tutaj na podkradanie się, ale no to raczej mi nie pomoże jakoś. Chociaż może tam kiedyś. Pokój życzeń, no pokój życzeń też bym mógł sobie jakoś tam
rozwijać, ale też na razie nie używam tego jakoś zbytnio. Więc może pójdźmy w zaklęcia, ale nie mamy wszystkiego odblokowanego, więc może w czarną magię, jeśli możemy. Możemy. Pokonanie przeciwnika pod wpływem klątwy przywraca część twojego zdrowia. Zajebiście, okej, fajnie, miło mi to słyszeć. Naprawdę. Misje. Zadanie profesor Garlic. Zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem je jednocześnie wypróbuj. Próba Parsifala Rackhama. Do profesor Garlic na pewno pójdziemy. Tylko muszę Mandragorę sobie kupić, ale nie mam pieniędzy przy sobie, bo wszystko wydałem na rzeczy potrzebne mi do pokoju życzeń. Więc tak troszeczkę jestem w kropce. Ale wypróbujemy je. No dobra, no to idziemy w takim razie do profesora Rackhama. Madame Kogawa. Zadanie Madame Kogawy. Przebij balony nad stacją Hogsmeade. Przebij balony nad boiskiem... Idziemy się nauczyć Glacius. Idziemy się nauczyć Glacius. Idziemy się nauczyć Glacius. Dobra, stacja Quidditcha jest tutaj. Dobra, czyli musimy gdzieś tu. Przebij balony nad stacją Quidditcha i nad Hogsmeade. Zajebiście. Dobra, i pójdziemy się nauczyć Glacius. Potem pójdziemy się nauczyć Flipendo. Git. Zarąbiście. Okej. Dobra, gdzie jest kolejny balon? Tu jest balon kolejny. Okej. Dwa. Tam jest trzeci. Tam widzę czwartego nawet. Ej. Czwarty? No. Powaliło jej się. Salon na sypialnia podobnie brzmi. Chodź. Sio. Do salonu. I piąty. Gdzie jest piąty balon? Może jak odlecę trochę dalej od Quidditcha, to może gdzieś będzie piąty balon. Bo szczerze mówiąc nigdzie go nie widzę. A wypadałoby to Glacius zrobić, nie? A nad Hogsmeade już nie latałem czasem? O, jest piąty balon. Dobra, no to lecimy do Hogsmeade. Yeah! No i dobra, no i ciśniemy. Nad stację Hogsmeade. Ale się jaram, nie? Ale się mega jaram. No to pójdziemy się nauczyć tego Glacius. Ono nam się bardzo przyda. Będziemy mogli zamrażać naszych przeciwników. Ale też bardzo bym chciał... dobra. A, nie mogę teraz tabu użyć. Okej, no dobra. No to w sumie sens jakiś. Dobra, ciśniemy. Nie przebijałem tu balonów? Serio? Okej. Aż dziwne. No ale okej, no dobra, no. Mamy przynajmniej więcej zabawy. Latanie jest o tyle ciekawą sprawą, że... Że przynajmniej wiemy, jak przebijać te balony. Chyba tutaj jest jeden, tak? Nie, tu jest jakaś magiczna bariera.
Zsiąść, by wejść? A, to pewno wejście do Hogsmeade. Dobra, tam u góry jest jeden. O Jezu! O Jezu, muszę to wyekspić, nie? O Jezu, to jest strona! Okej! Zaraz się zajmiemy stacją. Skoro już tutaj jesteśmy. Dobra, piąty balon i pójdziemy do Madame Kogawy, ale najpierw zajmijmy się stadionem. Brilliant. Naprawdę? Jestem ciekaw, nie? Tej stacji w Hogsmeade. Revelio. O, i super. Kasa biletowa stacji Hogsmeade. Super, Ansko. Czy ja tutaj mogę kupić Mandragorę? Halo, jak stąd wyjść? No, I swear I won't be wasting your time. And I'm grateful for the opportunity ever so. Czarnoksiężnik z krainy Oz. O! Tu jest łamigłówka Merlina. Sobie też ją zróbmy. Could it be a Merlin trial? Okej, okay, dobra, mamy tutaj jeden. Reszty nie widzę. Ale okej, okay, incendio. Czy mamy coś dalej? O! Ciekawe. Has his belongings back. Leopold Babcock. Hello. Do you have anything for sale? Powiedz, że masz mandragorę do sprzedaży. But, what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Nice to break the routine now and then. Tak. Bit of a wanderer myself, in fact. The name's Leopold Babcock. Babcock. And I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is... Oh, elixir wiganowy, przyda się. I cannot understate the importance of keeping some Wiganweld potion on. No dobra, dobra, dawaj. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest. Dawaj, bo ja mam lekcję. Muszę się nauczyć Glaciusa. A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye. Let me know if you see something you like. Musisz zobaczyć. What do you have for sale? No. Dobra, pokaż mi swoje towary. Masz mandragorę! Ale mam tylko 400 galeonów. Czy ja mogę coś sprzedać? Mogę! Ale i tak mi nie starczy. Ale i tak mi nie starczy. Revelio. Tak mi nie starczy. Tu jest! No tak, przecież ja Revelio mogę użyć. O! Okej. Revelio. Dobra, użyjmy Revelio. Tam dalej nic nie ma. Okej, dobra, czyli tak. Incendio. 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 Revelio. Nie? Może w odpowiedniej kolejności trzeba? Incendio. Okej. Tak. Tak. Czy w ogóle pali? Bo ja nie wiem. Nie. Incendio. Okej. Okej. Revelio. Gdzieś tu musi być jeszcze jedno. Incendio. Aaaa.
Bo to po czasie tak znika. Nie fajniej. Raz. Dwa. Szybko, 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 szybko. Jest! Udało się! Świetnie. Zarąbiście. Cieszy mnie to niezmiernie. Już. Dobra, no to w takim razie tak, wracamy do Hogsmeade. Chyba, że tu są jakieś skrzynki z galeonami, no to dobrze by było. Nie ma? Dobra, Hogwart. Wracamy do Hogwartu. Hogwarts Castle. Dobra. Tutaj. No i nauczymy się Glacius. Okej, okay, fajnie. Nauczymy się Glacius. Przepraszam, kupimy Mandragorę sobie. Jak kupimy Mandragorę. Jak kupimy Mandragorę, no to wtedy... Tu jest skrzynka. No i super! Droga Madam Kogawo, pisze w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Idźcie wy, kurna, Quidditcha nie ma! No, ale dobra, no to wrócimy sobie. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Tak. Yes, professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Aha. If Black ever permits Quidditch again. Well, with Oby. Those tasks out of the way, let us get started. Glacius. No to uczymy się Glacius. Pay attention to your wand, Brock. Ważnie operuj różdżką. O Jezu, to... Ja nie mogę nigdy... Nigdy... zawsze miałem problem z tym zaklęciem. No dobra, udało się jakoś. Nie jest tak trudno. No i co? No i będziemy używali Glacius. Dobra, mamy Glacius i możemy użyć sobie na... Tutaj w sumie. Jezu, chwila, nie to. No i zajebiście. Dobra. Wracamy do tego typa, co on tam był w Hogsmeade. Co on tam w Hogsmeade był. Wróćmy sobie, mapa świata. Mapa świata, okej, dworzec Hogsmeade. Chwila. Mapa Hogsmeade. O, może tak. Też nie. No to gdzie on był? Ja nie mogę. Południowy rejon Hogwartu. Dobra, chwila. Bo się pogubiłem, bo mamy tutaj o, jest. Dobra. No to lecimy do niego. Lecimy po Mandragorę. I dobra, chwila. Jaką mamy misję u tej pani profesor? Nie mapa, tylko misję. Misję. Profesor Czosnek. Zobacz wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem je jednocześnie wypróbuj. No okej, no dobra. No dobra. Mamy trzy rośliny bojowe. Mamy tą kapustę, mamy tą... No jak to się zwie? Jadowitą tentakulę, tak. No i będziemy mieli mandragorę, bo mandragora też jest rośliną bojową. Więc o tyle dobrze.
Dobra, zaraz będziemy lądować. Więc szykuj się, Nikodemie Mikrusonie, na lądowanko. Dobra. No i superancko i humor gitowa. Wo. Git, dobra. Siema, mordo. Mandragorę poproszę. Thank you for your patronage. Dziękuję. That's been a pleasure. Dobra. Żadnych wrogów raczej nie będzie tutaj, ale no wypróbujmy sobie. I mandragorę. Zarąbiście, wróć do profesor Garlic. Haha. No to wracamy sobie do Hogwartu. Próba Parsifala Rackhama. Okej. Dobra, ale to za chwilę, za chwileczkę nauczmy się tych nowych zaklęć. Dobra. Uczymy się Flipendo! Będzie Flipendo! Jak w tych pierwszych Harry Potterach. Flipendo! O lolololololololol! Strona Hogwartu! Ło! Wyzwanie przyjęte! Odblokowałem achievement! Z dwie strony przewodnika Hogwartu. Ale miło, jak milusie, jak przyjemnie, jak... Jak fajnie. Inwentarz, okej, dobra, tutaj mamy coś. Ale nie, talenty, kolekcje... 81 na 150. No w Hogwarcie jeszcze stron Revelio wszystkich nie odblokowaliśmy, co prawda, ale... Ale, gdzie to tu było? O, jest, strony przewodnika. No i git. No i zajebiście. Lecimy dalej. Dobra, idziemy do profesor Czosnek. Ej, ale chwila. Wróć. Na pewno trzeba przestać śledzić tego delikwenta, nie? Dobra. No tu profesor Garlic na nas czeka. Ja w tą stronę chciałem iść. Dobra. Yeah, siemaneczko. Skacząca tentakula? Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. Tak. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it. Nie, ona jest naprawdę interesująca. To, że ma na imię Mirabelka Czosnek, to jeszcze nic nie świadczy, naprawdę. It's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Yes. Keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Dalej! Flipendo! Spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was Flipendo. Whoa, 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 whoa! Dobra, jeszcze raz. Co jest, myszka mi coś przestała działać. O, Boże. Dobra. No i mamy Flipendo. Yeah, Flipendo. Mamy Flipendo. Dobra, no to zastąpmy je tym. Welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants. Flipendo. A jestem czegoś ciekaw. Punkty talentu. Ok,
Okej, okay. Uderzenie przeciwnika zamrożonego przez Glacius, okej. Okay. Wrogowie w pobliżu... Nie, to nie to, podstawowe. Wrogowie trafieni rentfotą. Udane blokowanie za pomocą protego. Rentfota. Perfekcyjne protego, blokowanie. Pokój życzeń, może to to? Nie. No nie wiem, bo tutaj można było mieć wiele tych, nie? Zaklęć czy czegoś tam. Dobra. Udajemy się w takim razie na kolejną misję. Mamy pierwszą próbę. Więc w takim razie do jak najodleglejszego zakątka, czyli grobowiec Jackdaw'a? Nie, no dobra, no tutaj dajmy do zakazanego lasu, bo nigdy nic nie wiadomo co i jak. No i wtedy już trzeba będzie lecieć. Mysterious and a bit unsettling. Okej. No i tu już zaznaczmy sobie. Dobra. To do. Będziemy lecieć na miotle. Ani Codem Bicruson wam w tym pomoże. No i co? I ciśniemy sobie tak przez świat. Pamiętajcie, drodzy widzowie, aby zostawić łapeczkę w górę. Spotkaj się z Figiem koło wieży. Lecimy się spotkać z profesorem Figiem koło wieży. No niedaleko to jest, szczerze mówiąc. Ja już tam widzę jakieś wieżyczki, tam widzę jakieś legowiska troli czy czegoś tam. Ja mówię troli, bo wiecie, hobbit i w ogóle, nie, te sprawy. Okej. No i co, i kolejna lokalizacja odkryta będzie, ale duży ten zakazany las. Przecież to jest zakazany las cały czas. Chyba. Dobra, troszeczkę zmniejszmy już pułap. Widzę, że tu jacyś wrogowie są na jakichś bagnach. W sumie to nie wygląda jak bagna, ale... Rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra. Mamy tutaj znacznik. Czy jak tutaj obok niego przelecimy, to nam się odblokuje? O, fajnie. Wieża Sana Bakara. San Bakar! Allah Akbar! Kurwa. I believe you are ready to learn arresto momentum, the slowing charge. Serio, dzięki. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Serio? Ja nie mogę. Poleciałem na misję. I co, i każe mi uczyć się kolejnego zaklęcia? No co za baba jedna. Dobra, co trzeba zrobić? Poćwicz latanie przy iglicach. Poćwicz latanie przy wieży Cambridge. Aha, czyli latanie na miotle znajdujące się nad wodą na południu od Hogwartu. Okej, okay. To pewno balony znowu trzeba będzie przebijać. Tak mi się wydaje, dobra. Siema, panie profesorze. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we operate past them to the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate niedaleko before doing anything else. Zajebiste tłumaczenie. Well, this isn't ideal. No, it isn't. Coś coś jeszcze? And I'd suggest o, we use profesor the Fig nam pomoże. No sense in announcing our arrival. Zajebiście. O Jezu. Dowiedz się, co tu robię. A, no tak. Podkradanie się... Dobra. Jeden. Zaklęcie kameleona. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. A, dopiero teraz mnie uczysz? Panie profesorze? Petrificus Totalus. Trochę za późno.
Dobra, idziemy dalej, tak? Możemy iść dalej? Panie profesorze? There must be something here. Ramrock said so. No na pewno. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Ramrock said so. Kapelusz Nomadów. Gdzie my mamy iść właściwie? Może ich wszystkich trzeba, nie wiem, jakoś kropnąć albo coś. Ramrock said so. Coś się błyszczy. A co mamy posłuchać ich rozmowę czy co, bo ja nie wiem. Ja tu całkiem zgłupiałem teraz, nie? Dziwne, naprawdę dziwne. No dobra. Nie wiem kompletnie co robić. Ja sprawdzę po netach i najwyżej włączę się. Więc... Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć. Wiem wszystko, więc kończmy tą misję i ciągnijmy fabułę dalej. Tu jest list. Cholera. Orders directly from Ranrock. Przeszukaj wieżę i jej okolice. Znasz coś związanego z imionami. Znalezisko może być kluczem do odnalezienia goblinów należącego im miejsca, należnego im miejsca na świecie. Ranrock, okej. Shouldn't be surprised to have found a map chamber under the castle. Merlin knows what else is hidden here. Okej, no skoro dowiedzieliśmy się, co tu robią gobliny, tak? Revelio. To teraz co? A, z Figiem mamy porozmawiać? Czy nie? Okej! Okay. Dobra tam! Potato! Już nie żyjesz! Okej, dobra, G. Dobra. Ten nie żyje, dobra. Ła! O Jezu. O Jezu, 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 Jezu. No Jezu, ty jesteś mocny. Już żyje, niezidentyfikowany przedmiot. Okej. Many goblins have always been antagonistic towards wizardkind, but this is different somehow. Dobra. O Jezu. Looks like we found the entrance. O, spoko. It's locked. No, zamknięte. O, otwarte. An unlocking charm. Very handy. No time now, okay. But if you don't learn it soon enough, okay, we can work on it back at the castle. Eliksir wiganowy. No, przyda się po naszej Revelio. Ciężkiej walce. Przeszukaj wieżę. Mamy jakiś worek, pewno będą galeony. Arystokratyczny zestaw.
Okej, dobra. Miotła. Jeszcze więcej mioteł. Welcome to San Bacar's Tower. Zamknięte. Dobra. O! Profesor Rackham! Siema. Hello, Professor. Did you say San Bacar's Tower? I did. Professor Bacar is a keeper you have yet to encounter. Ah, okay, I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. No to fajnie. I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Aha! Remember what you see. Czyli muszę iść sam. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Hey. Okay, znajdź wejście do miejsca pierwszej próby. The reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. Co to tu jest? A, możemy kawki się napić. Spoko. Zajebiście. No okej, no dobra. O, tu coś jest. Ale w którą stronę to mnie prowadzi? Szczurek. Revelio. Gdzieś w tamtą stronę? Tak. O! Okej, no to wchodzimy. To wchodzimy. Będziecie... Tu jest balon! Tu jest balon! To jest Hogwart. Jak nic to wygląda jak Hogwart. Ale tu balon jest. Ze ścianami. Mogę wejść na miotłę? Bo na to wygląda. I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Okay. Revelio. Okej, okay, dobra. Tu na pewno coś będzie. Więc nie obejdzie się bez jakiegoś parkouru albo czegoś. No dobra, no póki co. Póki co nic nie widzę, ale zaraz możemy się spotkać z niemiłymi osobnikami. Tam na wprost... Jak rozumiem, nie mogę iść. Okej, okay, dobra. Spoko. Dobrze wiedzieć, nie? Tu mamy... Źródło starożytnej magii. Znowu. O, ale skrzynka tu jest, jak miło. 45 galeonów. Dobra, czyli... Mamy most. Okej, i mamy skrzynki. Okej. Jedna. I druga. Ja bym bardzo prosił o to, żeby jadowita tentakula by tutaj ze mną była.
Eliksiry też się przydadzą, nie mówię, że nie. Revelio. What the fuck? Co, miotłem mam użyć? Jezu, jaka psychodela. O Jezu. Ale psychodela, nie? Dobra, skrzynki. Nie widzę. O nie, będziemy walczyć. Dobra, chwila, bo tu skrzynka jest, ja bym nie chciał jej przeoczyć. Dobra, no mamy tutaj źródło starożytnej magii, okej, no fajnie. I co teraz w takim razie? Tak, na pewno. Tutaj coś jest. No, Kamila, no! Jaki obiad? Kamila! No ale no, nagrywam! Obiad! Se odgrzeje! Obiad! Chodź, Tosia! Obiad! Tatuś zaraz przyjdzie, chodź! Idź jeść. O, czyżby tutaj już był jakiś atrybut nałożony? Jak miło. No dobra, no. Idziemy dalej. A nie, stąd przyszliśmy. Dobra, czyli tu trzeba wejść. Nie? No co? Dobra. Wszystko jasne, skrzynki nie ma. Revelio. Może tu gdzieś będą. Oj, coś czuję. Oj, będzie walka. These are never a welcome sight. No świetnie. No i dupa. Dupa jacia. Dobra. Ała. Okej, no dobra. Ja się tak nie bawię, ja przepraszam bardzo. Ała. Dobra, starożytna magia, dziękuję. Ej, zaraz, ja mam Expelliarmus chyba, nie? A, tego już pokonałem, okej, okay, dobra. Dobra. Coś mnie tu niepokoi, chwila. Czyli z Confringo? A, Expelliarmus mam tutaj, dobra, no to przełączmy się. Halo? Dobra, już nie żyjesz, dziękuję. Okej, okay, tu jest jakiś most. Revelio. Ale chyba mam iść tam. What have the keepers planned for me? A, tu jest tylko skrzyneczka, nic więcej. Ej, proszę mi tak nie robić, halo. W
Boże święty, jaka psychodela, nie? Masz wrażenie, że to spada, a tak naprawdę nic się z tym nie dzieje. Czemu ja biegać nie mogę, halo? Rebellion. No dobra, tu nic raczej nie będzie. Tutaj mamy... coś. Mamy tu skrzynkę. I to nie jedną, chyba. Okej, dobra. Dobra, akcja. No, dobra. I co teraz? Tam. Zobaczmy, co i jak. Aha, okej, dobra, puśćmy. No tam jest skrzynka, ja chcę do skrzynki. Rebellion. Tu to co, to ja muszę wejść, tak? Dziwne. No dobra. Nie wiem, co z tymi skrzynkami. Tu jest przejście kolejne. O. 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 Nie! Ale zrobiłem. Największe gałganiarstwo zrobiłem. Dobra. Akio. No, puszczaj to. No, tylko galeony, nic więcej, dobra. Teraz... teraz trzeba... tam? Nie, najpierw... najpierw tu. Teraz tu. I teraz tu. Haha, patrzcie, jaki mądry jestem. Najmądrzejszy youtuber świata. Dobra. No i teraz trzeba przejść przez te takie, te, nie? Przez to właśnie tu. More statues. Super, kolejne. O Jezu, nie. Aha! Expelliarmus, incendio. Ała! No, dalej, 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 dalej. Ała! Odejdź ode mnie. No nie no. Dobra, kolegę swojego rozwaliłeś. Ty jesteś bardzo mądrym... mądrym tym, posążkiem, ale... jeszcze to nie żyjesz. O, okej, nawet starożytnej magii nie musiałem używać. Dobra. Mamy tutaj... Rebellion.
Kolejne te. Jakieś łamigłówki. Tam gdzieś tam skrzynka jest. Okej. Akcja. Aha, okej, dobra. Wszystko jasne. I gdzie? Tam. Okej, tylko jak się przedostać, co? Bo raczej tędy się nie przedostanę, nie? Dobra, czyli problematyczne jest to. Seems I ought to explore this archway from both sides. Dobra. Dobra, wiemy nic. Nic nie wiemy kompletnie. Albo i wiemy. Trzeba było tylko przejść przez to, by. Okej, dobra. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Okej, dobra, wszystko już wiem. Wow, panie Nikodemie Mikrusonie, dlaczego ty tak robisz, co? O, sięgnęło. Jak fajnie. Dobra, skrzynka. Czarny melonik. Będziemy jak Winston Churchill. Dobra, ale... What now? I need to see how the room changes when I'm coming out of the archway. Dobra, ej, ale poważnie. What now? Okej. Aha. Dobra. Dobra, czyli tak, wchodzimy po schodach i robimy co robimy. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Dobra. Nie incendio. Człowieku. Dobra, tam nic raczej nie było, nie? Dobra, idziemy dalej. Zostaw już to. Tu będzie skrzynka. Nie, jak wiedziałem. No, psychodela totalna. Kolejna walka będzie. Tak. Tym razem z czterema. Dobra. Użyj depulso, by uderzyć przeciwnika jakimś obiektem. Ała! Dobra, już. Incendio, Expelliarmus. Levioso. Dobra, chwila, bo naprawdę się trzeba skupić. Expelliarmus, Incendio, ty
już nie żyjesz. Ej, dobra, ilu was jest? Koledzy. Dobra, chyba nauczyłem się trochę w walkę. A bo tu są jeszcze te małe gubienowa. Ej, dobra, ilu was jeszcze? Co? Koledzy. Dobra, ty już nie żyjesz. You are dead. Dobra, chodź. O ty. Ale dobra, nauczyłem się walczyć z nimi wszystkimi. Ała. Jeszcze jakiś? Tutaj jest trzy koledzy. Ała. Wow, ale ja jestem mocny. Dobra. Dobra, git. Zarąbiście. Umiemy w takie rzeczy już. Wow. Umiem unikać wrogów. A raczej ich ataki. Mogłem użyć jadowitej tentakuli, no nie pomyślałem o tym. Dzięki, naprawdę cudnie. O, co jest? No. Dobra. Tutaj coś mamy? Rebellion. Nie. A, okej. Tu mamy skrzynkę. Dobra, chwila. Trzeba trochę podmienić. Trochę chyba zgałganiłem sprawę. Dobra, to odeślijmy sobie. Depulso. Jeszcze. Chyba, że... Chwila. Nie... Akio. Dobra. Teraz tu. No i gituwa. No i tak powinno się robić hip-hop. No ta jasne, tak. Dobra, co dalej? Co dalej? O, tu coś jest. A, eliksir wigenowy, czyli pewno będzie jakiś final boss. Tego całego, tej całej próby, tak? No nie wygląda tu jak komnata bossa. Eliksir wiegenowy razy 5. No to powiedzmy zwrócił. Dobra. Jednak tu będzie jakiś final boss. Dobra, dawaj mi tu.
Don't like the look of this. Expelliarmus! Incendio! Ała! Expelliarmus! Levioso! Powal strażnika, myśl od siebie na kolana. Dobra. Defender. Ała. Confringo. Defender. Glacius. No tak, jasne. Ale mu łeb uwaliłem! Łe, dobra. Jak udało mi się was pokonać, no to... To jest naprawdę zajebiście, nie? Expelliarmus, Levioso! Incendio! Flupendo! Defendo! Ała! Glacius! Confringo! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Flupendo! Confringo! Defendo! Dobra, ten is dead. A o nie, 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 tak się nie bawimy. Incendio. Protego. Dobra, dobra, chodźcie tu, dobra, jeden nie żyje. Haha, dobrze. No i co, i zaliczyło mi? Chyba nie. O Jezu! Protego, Expelliarmus! O Jezu, Jezu! Incendio! Przecież to boss jest! Dobra, Propendo! Dobra. Ała. Dobra. Defender. Jakoś to idzie, nie? Dobra, dajmy mu tentakule.
A. Ja nie mogę, ile ty masz życia? Ała? No nie teraz, kurde! Ja nie mogę, no co za boss, nie? No to mamy pierwszego bossa. Ej, no halo, co to ma być za oszukiwanie? Nie mogę zginąć. Za dobry jestem na tę grę. No bo w ogóle cokolwiek zadałem? Coś mu tam zadałem. Haha! Dobra, to już jest twój koniec, nie? Expelliarmus. Accio. Incendio. Defendo. Propendo. Confringo. Ło, i go rozwaliłem. Dziękuję bardzo. Zajebiście. Poznaj tajemnicę próby. Idziemy poznać tajemnicę próby, moi drodzy widzowie, i na tym skończymy sobie odcinek, bo o tym wszystkim, co za ulga. No, ten boss był dorąbany. Muszę nauczyć się zaklęć wybaczalnych, chociaż Imperio, żeby się nauczyć. Kolejna mysz od siebnia. Na razie nie, bo widzę tutaj skrzyneczkę. Stylowa szkolna marynara. A, co to? A, to tu jeszcze nie mogę. No dobra, okej, dobra. Wspomnienia Parsifala Rackhama. No dobra. Ej, to jego wizerunek jest? Bo nie wygląda to jak głowa Salazara Slytherina. To musi być Rackham. No chyba, że ja coś mylę. Da fuk? What the fuck? Co to było? Okej! O Jezu, ja też takie rzeczy będę potrafił? Your ability to transfigure the world around you is... Też to tak! Transmutacja. What is it? My father isn't getting better.
I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. Tak, to prawda. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Okay. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Zaczyna się. No dobra. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Oh! Sit, Isadora. Tell us about your travels. Isadora została nauczycielem teraz. You and the others might join me at my home this evening. Okay. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. O Jezu. O mega, mega, mega się to wszystko rozwija. Another memory. Artefakt z myśl od siebie. Wróć do komnaty mapy. Git. Crystallized stone. That must be the way back to the... No i zarąbiście! No to co, koniec misji, tak? Ojejku, jak milusio. Przyjemnie mi się gra, naprawdę. Porozmawiaj z profesorem Figiem i Rackhamem. Okej, zajebiście. Co macie mi do powiedzenia, panowie profesorowie? O! Profesor Rookwood! What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. Tak. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Okay. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Oh, okay. Okay, we shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor, the name Rookwood, do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Okay. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once.
They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Porozmawiam z profesorem Rookwoodem. Okej. Okay. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. A to magic. Ciekawe. Fajnie. Thank you, sir. I will look out for them. Okej. Okay. Oto obrońca, kolejny achievement. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale no, kolejny achievement. Oj, przyszła jesień, ojejku. Przyszła jesień, latają sówki, frufru. A Hagrida nie ma. Niestety. No i fajnie, i przyszła jesień w Hogwarcie. Jezu, okularów nie założyłem. Ale to nic, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków, no to pamiętajcie, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. A ja... idę spać. Nie no, nie wiem. Idę pozwiedzać Hogwart. Trzymajcie się, cześć.